Podział na alkohol i narkotyki jest moim zdaniem podziałem sztucznym, za to szeroko rozpowszechnionym. Za sprawą tego rozgraniczenia alkohol mógł zostać uznany za legalny i jest ogólnodostępny. Handel, dystrybucja, posiadanie, spożywanie w dowolnych ilościach nie jest penalizowane. Uprzywilejowana pozycja alkoholu jest wspierana m.in. przez kampanie reklamowe, jak choćby reklama produktów alkoholowych spółki Janusz Palikot i Jakub Wojewódzki w mediach społecznościowych, czy sponsorowanie przez browary wydarzeń kulturalnych, kampanii politycznych lub zawodów sportowych oraz przez tak zwaną tradycję, chrzciny, komunie, wesela, pogrzeby, spotkania biznesowe, urodziny, studniówki, imprezy świąteczne, noworoczne, ostatni wtorek w tygodniu. Alkohol to narkotyk, który sieje największe spustoszenie w obszarze zdrowia, relacji, współżycia społecznego. Mimo to w przestrzeni społecznej mogę usłyszeć wódki, piwa, owszem, napiję się, ale tych śmieci, narkotyków, w życiu nie tknę. W przestrzeni terapeutycznej zaś funkcjonuje grupa terapeutów uzależnień, specjalistów od alkoholizmu, która również dystrybuuje ten wspomniany sztuczny podział. Czyni to we własnym interesie. Legalny alkohol to legalne zyski, z których wpływy finansują m.in. kampanie profilaktyki uzależnień. Do tego uznanie alkoholizmu za chorobę pozwoliło na ujęcie problemów alkoholowych w polityce zdrowotnej państwa i na uruchomienie środków na leczenie choroby alkoholowej w państwowych placówkach, do których trafia większość osób borykających się z problemem picia alkoholu. Ludzie zażywający inne niż alkohol substancje psychoaktywne i ponoszący konsekwencje ich zażywania byli przez lata pozostawieni samym sobie, poza systemem finansowania i pomocy. W takich właśnie okolicznościach Marek Kotański powołał Monar. Dopiero po latach powstało umocowane politycznie Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ubogi krewny Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednakże terapia narkotykowa realizowana była nadal głównie w placówkach Monar i Karan. W 2022 roku doszło do fuzji obydwu agencji i funkcjonuje obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, prawdopodobnie ku niezadowoleniu speców od alkoholizmu. Fachowa literatura również zawiera sprzeczność. Z jednej strony opisuje alkohol jako odrębną, jedyną w swoim rodzaju substancję psychoaktywną, z drugiej zaś strony zawiera informacje, że alkohol jest narkotykiem z grupy depresantów, podobnie jak heroina. Czy słyszałeś kiedykolwiek zdanie: heroina jest dla ludzi, byle brać ją z głową? Zapewne nie. Być może jednak należysz do osób, które piją alkohol z głową. Wiedzą, kiedy przestać. Mają sprawę pod kontrolą. Zachęcam cię do przeglądu spotkań towarzyskich, biznesowych, romantycznych kolacji z partnerką lub partnerem i przypomnienie sobie, czy za każdym razem zdołałeś zachować tę nieprzekraczalną granicę. Czy faza picia towarzyskiego jest stanem normalnym? W terapii uzależnień zostały wyodrębnione fazy uzależnienia. Pierwsza, przeduzależnieniowa faza, określana jest mianem picia towarzyskiego. Osoby pijące z głową znajdują się w tej właśnie fazie. Od większości terapeutów uzależnień usłyszysz, że picie towarzyskie jest normalne. Bronią tego poglądu, ponieważ większość z nich to ludzie pijący towarzysko, będący w tej właśnie fazie. Tymczasem ta z pozoru niegroźna faza jest w kwestii picia alkoholu fazą najbardziej niebezpieczną, bowiem to właśnie w tym okresie rozstrzyga się to, czy picie alkoholu
będzie dla ciebie rosnącym problemem ze wszystkimi związanymi z nim konsekwencjami. Jest to jednak również faza, w której zdecydowanie łatwiej jest powiedzieć nie i wrócić do normalności. Jak to jest z tobą? Pijesz z głową? Alkohol tak, a narkotyki nie?